Cześć, ja jestem Matruj, witam w kolejnym odcinku z Farminga 17. Moi drodzy, wracamy tutaj na nasze pole. A sobie muszę przypomnieć, bo przez weekend mnie nie było w domu. Muszę sobie przypomnieć, co tutaj się odpierdzielało w ogóle. Ale chyba wiem, tutaj musimy sobie posiać kukurydzę. A tam na dole soję, z tego co tak sobie rozkminiłem, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Dobra, już chyba łapiemy, także ogarniamy. Tutaj sobie wysypię to rzepakowe. Sypu. Tutaj kończymy działać. A, dobra, a tak nabija, dobra. Tu okej. Bierzemy i lecimy, moi drodzy. Tak sobie sniki. Zajdziesz na górę, czy tam jest ścięte, ale nie widzę, za wysoka góra jest. No dobra. To minimapka, czy to jest ścięte? Zebrane, no. To 23, 26 nam zostało, dobrze. To lecimy. Tu wszędzie obsiejemy sobie kukurydzę, z tego co tutaj kojarzę, co mi tam siewnik podpowiada. Który w sumie sieje, nie wiem gdzie nawet. A dobra, tamten sojowy się widzę już zatrzymał i zrobił. Także obtegujmy sobie tutaj pole 23, potem to duże 26. Myślę, że na dobry początek dnia rolniczego o 12. Sam sobie zasiądę tutaj za szterami tej maszyny tnącej. Hehe, pozdro. Na kumatych. Dobra, to będzie na 14 mi tutaj, a nie, tu wykańcza. Dobrze, wykończaj. Ten tu stoi, ten tu drapie. Dobrze, tamten siewnikowy sobie poczeka chwilkę. To lecimy, moi drodzy. Chy. Nie chy, tylko by. Przepraszam, i wio. Kurde, nie grałem tu ze 3 dni. Coś takiego. Chwila mi nie było i już od razu trzeba ogarniać. Kurde, ale spoko, damy radę. Mamy w gruncie rzeczy już ogarnięte. W sumie tak mniej więcej mi się wydaje, że o niczym nie zapomniałem. Także myślę, raz, dwa sobie zetniemy. Chyba pan siewnikowy skończył robotę. Dobra, chwilę poczekamy, ostatnie zadrapie. Zwrócimy na 12 na drapanie. A tam dziabniemy sobie siewnik. Mamy 126 tysięcy, ja bym sobie zabrał na kolejny traktor. Wiecie? Kolejny traktor i kolejny na przykład kultywator, czy coś takiego. Który by mi tam na dwa traktory kultywatorował. Żeby to tam było szybciej troszkę. Bo skoro to mi wszystko rośnie w jednym momencie, a czasem się sieje, wiecie, różne rzeczy, ale to było głębokie, różne rzeczy się sieje, czasem potrzeba być zakultywatorowa, ja tu by się przydałyby dwa traktory, myślę, co mnie kurde, muszę przyzwyczaić do swojej klawiatury, kurde. Problemy pierwszego świata, moi drodzy. Dobra. Jesteśmy na właściwym torze. Co, trzmychamy? Wium. Okej. Nie! No umisk... Kurde. Normalnie raczej liść od samego początku. Niewygodnie tak trzymać, wiecie, ten liść mimo wszystko na dwójce. To jest ciut za wysoko. I palce na AD nie chcą współpracować. Dobra, tutaj zaraz skończymy. A czy skończymy? Zapewnię sobie przynajmniej pierwszy zbiornik. To puszczę sobie przy okazji siewnik. Więc tutaj sojuję już. Cześć, 7.
8, 9. Dobra. Ten skończył, tak? Teraz go przestawię. Będzie kukurydza. A ten już się skończył drapać, chyba ostatni kawałek. To możemy tutaj odpalić ten siewnik. Działaj, mistrzu. Tak, załapie, czy trzeba pojechać bliżej? Załapał. Dobrze. Mądry. Dobra, pan dojczek. Rozkładamy i opierdzielamy to pole na soję i tam to będzie soja, ale będzie dużo soi. Będziemy robić wegańskie kotlety sojowe. Pomocnik by, dobra, jak już tu jestem, to się przestawię. Wiecie co, powiem wam, ten mi się wydaje, że ten o, tu fędzik nie wygląda tak masywnie jak Dojcz na przykład. Taki bardziej smukły jest. Niepozorny. Szybki przeskok. Po tira. Chodź mój tirze. Tir ciężarówkę. Napęd na przednią i drugą oś. Dzień dobry. Ja po... nie wiem, co to jest. Zapomniałem, co to psiałem. Rzepok. No, na czarno, dobra. Trochę zafniemy. Okej. Dobra, dobra. Robią wszyscy, dobrze. Robią wszyscy, dobra. Napełnimy, odstawię sobie ciężarówkę tam gdzieś na opak, za pole obrobione już. No, szybko mu idzie nawet, powiem wam. Sprawnie. Okej, syp. No, jedziemy teraz. Chodź kolego, jedziemy. Tutaj zaparkuję obok. Bo tu można. Okej. Lecimy, lecimy, nadgoni traktor z siewnikiem. Ja sensowne sobie to zbiorę, bo już jestem... To zebrałem. Dobra, nie było tematu. Lecimy dalej. No, szybko mu sprawnie idzie, dobrze. Tak, tutaj będziemy mieli soję, zobaczymy zaraz, co warto coś potem sprzedać. Ale z tego co każe, chyba niespecjalnie jeszcze. Bo jak było coś do sprzedania, to trzeba to w poprzednim odcinku. Przed wyjazdem. Okej. Hopsa. Zaraz, o patrz, jak pięknie. Jeszcze jeden nawrót. Ukończymy. Potem sobie wysypię. Zobaczę, ile zbiorę tutaj pojemników rzepaku na tamtym dużym polu. Ciekawi mnie to bardzo. Liczę na jakieś 4 może. 4 powinno być ok. A, tu jeszcze jestem. Tam nie przyjechał, to sobie zbiorę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu chciałem sypać. Perfekcyjnie wymierzone, patrzcie. Kurde. Dobra, szybki przegląd. Tutaj robi jest w połowie prawie. Tu widzimy. Tutaj, no temu trochę zajmie.
Reszta sobie stoi, dobra. Okej. Okay. Mamy rurwę. Albo górę rurną. Tak, ja tu bez zezwolenia popierdzielam sobie, w sensie bez zezwolenia. No nie specjalnie z headerem podpiętym, nie? Mieszczę się tu między drzewami? A no zmieszczę. Dobrze. Czy co, jesteśmy na pusto? Zobaczmy zatem. Ile ona tutaj obrodzi. Staram się nic nie ominąć. Ewentualnie zebrać wszystko, jak leci. Dobra, głos się nagrywa, elegancko, obraz się nagrywa dobrze. Kontrolka zawsze na miejscu. Pamiętajcie, sprawdzajcie sobie zawsze, jak coś nagrywa, czy się nagrywa. Czy się nie nagrywa, jak pewnie widzieliście w jakichś odcinkach, na przykład głos. Dobra, z jednego paska mamy 34%. Dobrze. To dużo chyba. Czyli tak z 4 myślę będziemy mieli te, wiecie, te tamte, nie? Ale będzie trzeba nawrócić i posprzątać. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Znaczy myślę, że od razu puszczę tutaj siewnik i to ewentualnie postawimy. To pojedyncze małe źdźbełka. Tak, 34 z paska, dobra. Tak jak tamte i sobie zajmiemy tylko te większe, które tam jakoś ominę. Ładnie, idzie ładnie. 7, 8, 9. Doczołgaj mi się tam jakoś. Dziękuję. No proszę, kurde. Chodź, panie Tirze. Kurde, mogę wystawiać rurę, jak się przeklikuję przez te tu samochody moje. Ciut szybciej by to szło. Dalej sobie niestety nie grałem tych przemasowych przyczep. Kurde, muszę w końcu grać. Nie, poproszę przemasa, żeby mi jakoś oddzielnie wrzucił, bo mi się nie chce tak paczek ściągać. Czy za daleko podjechałem. Dobra, jak tutaj idzie? Sprawnie. Tu bardzo. Tu znośnie. Jest w połowie, pan majster, dobra. Ale ładnie zrobili, patrzcie, cofają, kurde, podjeżdżają jak są za daleko, albo odjeżdżają. Fajnie. Czyli mamy pierwszą, pierwszy ten, silos kombajnowy, czy tam zbiornik kombajnu. 4 myślę będą na pewno, tak mi się wydaje przynajmniej. Taką nadzieję. Tak bym chciał, o. To lecimy. Dobra, ja to zbiorę jeszcze to. Śmieszne. Dobra. Tu będę się uwalił, będę trochę wężej. Po prostu kamienie. I lecimy dalej. Ekspresowe żniwa. Myślę, że zaraz tutaj wrzucimy też pana z siewnikiem, pilnując, żeby nam tutaj nie zaorał pola nieściętego jeszcze. Okej, okay, elegancko idzie. Także myślę, przyda nam się jeszcze jeden traktorek. Także sobie kupimy, jak coś sprzedamy, w tym albo w następnym odcinku. Pracownik C zakończył pracę. Dobrze, zaraz skoczymy. Ten Apollo 23 tam, wiecie, po skosach mi porobił. Ale spoko, napełnię sobie tylko silos. Dam na opróżnianie i zaraz skoczymy tam, zobaczyć, co się odpierdziela.
Dobra, tutaj wężej musimy... O, właśnie. Ja się zwolnię. Jestem ciekaw, jakby tutaj pracownik nawracał. Ja to na 3 musiałem prawie. Ja? Czy jesteśmy w połowie? No mniej więcej w połowie. Będą 4, tak mi się zdaje. Jak sobie dozbieram jeszcze te małe, to powinno być chyba. Albo 3 z kawałkiem. No liczę na 4 te pewne silosy. I potem więcej sprzedać. 9. Dzięki. Muszę sobie niestety cofnąć sobie. No pewnie światła, nie wiem po co. Okej, okay, ty zrobiłeś? Właśnie myślałem. Tak, myślałem, siejmie tu. Teraz się rzucimy na duże pole. Tam się narobisz, chłopie. Dobra. Wrócimy zaraz kontrolny obchód po farmie. Zobaczymy, co tam się odjanie Pawła. Okej. No proszę, ten już kończy. Dobra, tutaj sypię. Ten już skończył, to mogę go przestawić. Dobrze. Na początek będzie tylko zjadę sobie po palety. W sensie big bagi z nasionami. Tego nawozu tak dużo nie zużywają, powiem wam. Chyba, że to się jakoś, nie no... Nawiezione powinno być, nie? No właśnie. Wszystko nawiezione, elegancko, moi drodzy. Tylko se napełnię big bagi, jak mi złapią. Dobra. Nie zniszczyć sobie dachu. O, bardzo ładnie. Właśnie nie to chciałem. Czemu sobie rozbiłem? O. Syp mnie to. Et voilà, magnificent, par excellent, super! Super, jest dobrze, dobra. Rozkładamy je działaj tutaj. Ustanawiam się 16-19. Dobra, tu już wszystko? Nie. Rób tam. Czy ja to zrobię na raz teraz? Zobaczymy. Nie nam na raz, no. Aż se sam zrobię. No dobra, na 2. By, co mi wyszłeś? Zasiewał na trawie. Jeszcze tutaj. Dobra, i możemy tam lecieć. Teraz pewnie mi zakończy pracę pomocnik do kultywatorowania. Okej. O, drzewo. Nie spodziewałem się, powiem wam. W ogóle nie spodziewałem. Wyrosło jak spod ziemi. Działaj, Ziutek. Albo pani Katarzyno. Cokolwiek. Dobra, tym wichajstrem sobie odjedziemy. Odjedziemy sobie, nie wiem, gdzieś tu. Na bok. Na boki, koko. Kekeke. Dobrze. No. Został mu, kurde, pół metra mu zostało szerokości. Zakultywatorował mi trawę, nie wiem po co.
No ale dobra. Dawaj mi to. Złóż będzie szybciej. I lecimy na pole numer 16. Tam też obsiłem kukurydzą, 19 też będzie w kukurydzy, jeja. I myślę, że w taki sposób dwunasionowy sobie zostawimy. W sensie będziemy mać dwie roślinki obsiewać właśnie w takim systemie, górne pola, dolne pola. Tak mi się wydaje, tak będzie najlepiej. Dobra, działaj tutaj, majster. Bardzo ładnie. Wszystkie, tutaj jeszcze sobie obskoczę. Tu działa, tu działa. Tu działa, tu działa, dobra. Wracamy do ścinania. Schowam sobie rurę, żeby mieć lepszy ciąg aerodynamiczny. I lecimy dalej. Przemas chyba zaczął właśnie live'a, tak, 18, dobrze. Leci The Forest. Super, reklamuje innych youtuberów na swoim filmie, nawet no to nie zapłacą, super. Jestem mądry. Ale ky, lecimy, no i drodzy, lecimy. Jesteśmy w połowie roboty tego pola, myślę, skończymy w następnym odcinku to. Będę się uwinął 10 minut. No, chyba powinienem się uwinąć. Damy radę, czyli damy radę, tak, damy radę. Damy radę. Ok. Także z obsiania zostało nam 3 pola. Tak. A za chwilę będziemy mieli wszystko zebrane już całkiem. Także będzie fest posprzątany, ja. Dobra, 77%. Będą 3 z kawałkiem, myślę, tak mi się wydaje jednakowoż. Taka będzie 3 z kawałkiem, mówię o silosach kombajnu. Chociaż może będą 4. Okej. Górę rurną wysuwamy. Dobra. Chodź, panie Tirze. No to już prawie zapełniony podkórek, kiedy trzeba będziecie wysypać zaraz. I lecimy. To chyba puszczę pracownika sobie, niech on dokończy, a ja sobie to pójdę wysypać. No, mi jeszcze wysypuje coś, nie wiem co. To łyk kawusi. Okej. Okay. No, zaraz chyba pójdziemy to odpalić sobie tutaj pana tego kierownika, pracownika. Czyli mamy 3 pełne te. Chociaż wiecie co, nie, ja chcę to policzyć. Uznajmy, że to były 3 pełne. Ja chcę to policzyć. Muszę to sypać, będą 3 pełne wtedy. Muszę zaraz powiedzieć, a chciałbym wiedzieć po prostu. Także mamy, nie mamy jeszcze 3. Sypiemy te 6000, dopiero będą 3. Dobrze, to jest blisko, że są blisko, te sypy wszystkie na razie. Siema. No, poszalał. Ile tego w ogóle mamy, co? Nie w tę stronę.
Soja. No nie mamy soi, trzeba to zasiać. 1500 za soję jest. No, cośmy sprzedali ostatnio. 1000 to za rzepak. Dobra. Ale sobiemy sobie te 6000. Myślę, że zaraz popierdzieli co, gdzie ile było. Masy, pan? Będą być cacy? Zaryjesz mi po dachu w rurę? Nie, dobra. A, w punkt zaparkowany, kurde. Dobra. A zostawię go sobie, nie będzie tutaj. Lecimy. Ścinamy dalej. Mamy 3 pełne. Oła. Trzy pełne, dobra. Aby to w miarę szybko ogarnąć, zaczynamy czwarty. Okej. Zobaczymy, czy będzie pełny. Powinien być. Tak mi się wydaje, z tego tutaj patrzę po pozostałościach. Myślę, dwa nawroty i będzie. Nie, cztery będą na pewno, dobra. Ja powiem, mam, będą cztery z kawałkiem, o! Będą cztery z kawałkiem, dobrze. O, nawet po całości zbiorę, ale fajnie. Dobra, ktoś mi zakończył pracę. Patrzcie, jak to wyliczone do milimetra. Powinny być cztery. Nie, będą cztery. Tak mi się wydaje. Czy będą cztery pełne? 6, 7, 8, 9. Będą cztery pełne, dobrze. Ten skończył, ten nie skończył. Teraz przeskoczymy się dalej. Także będą cztery pełne silosy z tego pola, czego się bardzo cieszę. Proszę sypać, to poprawiać trzeba. Poprawione tutaj. Także nawijamy tu. Nie wiem, czemu to zwalnia, jak jest rozłożone. To dziwne trochę. Też nie ocieram ziemię tymi skibami, czy czym, jak to się nazywa. Czy skiba to... Nieważne. Nie wiem. Gdzie pan jedziesz? Halo. A, wróć. To ty... Sorry, włączyłem ten pomoc zamiast pracownika. Zdarza się. To mnie rób. Bardzo ładnie. Dobra, poradzi sobie. To możemy ciąć dalej. Parę centymetrów. Dosłownie. Parę sekund, parę metrów. Lecimy. Dziękuję. Wszystko zrobione w tym odcinku. Mamy zrobione wszystkie poletka, jej! Przynajmniej zebrane. Zobaczymy, jak się cena z rzepakiem ogarnie.
Na razie jest 1100, może będzie więcej. Tej soi mam mało, 5000. To może też sprzedamy sobie soję. Mam 5000 litrów, to będzie 1500. 5, no sporo, 7000 może będzie. Jak dobrze liczę, nie wiem, ile to jest 1,5 razy 5. Nieważne. Dobra. Weźmy sobie pociąg. Pociąg, albo nie, tu skończymy pracę, moi drodzy. Kończymy pracę, skończymy odcinek. Tak, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz i subskrypcja. My widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.